Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj chcę zaprezentować kilka wiadomości o fenolach, czyli po prostu pochodnych arenów węglowodorów aromatycznych z grupą OH. Przy czym ja wykonam doświadczenia na benzanolu, czyli po prostu fenolu, najprostszym fenolu. Pokażę też troszkę, pogadam troszkę o właściwościach dinitrofenolu, kwasu salicylowego. Na tymolu może doświadczeń specjalnie nie będziemy robić. Tymol występuje w naturze, bardzo ładnie pachnie. To są te kryształki. Pirogalol, na którym też coś zobaczymy, to jest przedstawiciel fenoli polihydroksylowych. Nafto, alfa naftol, beta naftol albo 1 naftol, 2 naftol jako przedstawiciel fenoli o skondensowanych pierścieniach. Jeszcze tu mam wpisany kwas taninowy, czyli kwas garbnikowy po polsku. Nie znaczy, prawda, taninowy, nie znaczy od tego, że jest tani, ani nowy, tylko po prostu taninowy od taniny, czyli po polsku garbnika. Taki ma wzór, masa molowa jest 1701, czyli sporo, tu jest 76 węgli między innymi, jak sobie to policzyć, także trochę ich tutaj, atomów węgla oczywiście 76, tak? Także trochę ich jest. No dobra, to też jest fenol, no bo proszę zobaczyć, że to jest, tu są pierścień aromatyczny i trzy grupy OH. Z tego kwasu galusowego zresztą można otrzymać, z tego kwasu taninowego można otrzymać kwas galusowy, a z kwasu galusowego pirogalol, czyli kwas pirogalusowy, też inaczej zwany. Ale przejdźmy do naszego fenolu. Fenol, czyli ten, prawda, benzenol, to są takie kryształki. On jest różowy na powietrzu, bo się po prostu powoli utlenia. Czysty fenol jest biały albo bezbarwny, zależnie od wielkości kryształów. No dobrze. Fenole są słabymi kwasami. Już tutaj mam roztwór fenolu w wodzie. Jeżeli wprowadzę tu papierek wskaźnikowy, tak, no i porównamy sobie ze skalą. Porównamy ze skalą, no to jest około 4 mniej więcej, między 4 a 5. Mniej więcej tak by to należało rozumieć. Czyli jest to roztwór lekko kwaśny. Ponieważ fenole dysocjują w wodzie, tak, z odszczepieniem protonu, czyli są słabymi kwasami. pKa tej reakcji to jest 9,99. Tak? I teraz zobaczmy. Jeżeli mamy kwas węglowy, tak, czyli generalnie kwas słaby, na pierwszym stopniu dysocjacji jego pKa wynosi 6,35. Na drugim stopniu dysocjacji 10,33, a fenol ma 9,99. Czyli fenol jest słabszy od kwasu węglowego, ale na pierwszym stopniu dysocjacji, ale mocniejszym od kwasu węglowego na drugim stopniu dysocjacji. Zaraz do tego sobie wrócimy. Teraz zobaczmy. Jeżeli ja wezmę troszkę fenolu, tak, mam jeszcze roztwór NaOH, zaraz go przelejemy, dodamy do roztworu NaOH troszkę fenolu, momencik, tu mam łopatkę, to ten fenol nam się zacznie w tym roztworze bardzo dobrze rozpuszczać. Jeszcze tutaj nadmienię, że fenol nie rozpuszcza się zbyt dobrze w czystej wodzie. Troszkę jeszcze dodamy, bo może jest za mało. Fenol nie rozpuszcza się zbyt dobrze w czystej wodzie. Ale w roztworach zasad fenol azotu jest znacznie lepiej rozpuszczalny, więc ten fenol nam się roztwarza w roztworze zasad. W czystej wodzie niekoniecznie. Fenol tworzy układ dwufazowy z wodą. Tutaj mamy układ ciecz-ciecz. Jeżeli ja tym wstrząsnę, o, proszę, są takie tłuste kropelki, które opadają na dno. Oczywiście zabarwienie wynika z tego, że ten fenol nie jest zupełnie czysty. Po prostu, jeżeli fenol kontaktuje się z wodą, to tworzy się układ dwufazowy. Roztwór fenolu w wodzie i roztwór wody w fenolu. Fenol topi się około 40 stopni, czyli prawda, troszkę ponad temperaturę pokojową. A zatem, jeśli roztwory mają niższą temperaturę topnienia niż substancje czyste, no to jeżeli troszkę wody rozpuści się w fenol, ten roztwór jest płynny w temperaturze pokojowej, tak? Jest ciekły. Stąd też z wody można wytrącić fenol właśnie w postaci ciekłej. Zobaczymy sobie jeszcze teraz te reakcje fenolu z
roztworem zasady. Dodałem tutaj... Oj, zrobiłem na odwrót. Dodam sobie najpierw troszkę wody do probówki, tak. Teraz roztworu NaOH, tak, fenoloftaleinę, tam jedna kropelka wystarczy. Mamy fenoloftaleinę, tak, i będziemy teraz, doleję ten fenol z powrotem, dodawać do tego fenolu, roztworu fenolu. No to spowodujemy za którymś razem odbarwienie tej fenoloftaleiny. Albo sobie wsypiemy kryształki, będzie lepiej. O, chodź tu. Jeszcze troszkę. Nadmiar oczywiście fenolu spowoduje nam na tyle obniżenie pH, że w końcu te fenoloftaleiny odbarwimy, już to chyba zresztą zaczyna być widoczne, że to zabarwienie słabnie, więc dodamy jeszcze trochę. Dodamy jeszcze troszkę. No na górze myślę, że o, już mi tu na górze zniknęło, więc jeszcze dodamy trochę i w końcu odbarwimy sobie te fenoloftaleiny. No dobra, troszkę zostawię na później. Jeszcze ten roztwór mi się później przyda. Fenol można wyprzeć mocnym kwasem z fenolami. Mam nadzieję, że mi to tutaj się uda. Może nie widać teraz tych kropel, bo użyłem rozcieńczonego kwasu, a fenol w końcu jest też w wodzie troszkę rozpuszczalny. Ale to nic straconego, bo jeśli byśmy użyli na przykład tutaj roztworu NaOH, tak? Dobra, tu mamy teraz większe stężenie. Mamy tutaj większe stężenie tego fenolanu, tak? Jeżeli teraz do tego będziemy wpuszczać CO2, który będziemy generować z takiego na poczekaniu zrobionego aparatu. Już kiedyś go używałem przy filmie o twardości wody, zdaje się. Tu sobie generujemy CO2 i wprowadzimy tutaj teraz, prawda? Będziemy tutaj, zaraz to pójdzie, będziemy tu wprowadzać dwutlenek węgla. Zrobimy jeszcze jedną taką reakcję, w której to zobaczymy szybciej. Mianowicie rozpuścimy w wodzie, znaczy w roztworze NaOH, oczywiście nie w wodzie, troszkę naftol. O, tu mam akurat naftol, rozpuścimy go sobie troszeczkę. No, troszkę mi za dużo przyszło. Naftol się rozpuszcza znacznie gorzej w czystej wodzie niż ten nasz benzenol, ale akurat lepiej się rozpuszcza w związku z tworzeniem soli w roztworach zasad, tak? Właściwie to się roztwarza, a nie rozpuszcza. Teraz, jeżeli do tego też wrzucimy końcówkę węża, jak widać ten dwutlenek węgla tu się chyba coś nam przypchało, a nie, też idzie. W obydwu probówkach coś idzie. O, nie za szybko się ten dwutlenek węgla wydziela. No dobra, zostawimy to i wrócimy do tej probówki za jakąś chwilkę. Generalnie, tak jak mówiłem, zobaczymy sobie teraz jeszcze na to. Fenol jest mocniejszym kwasem na pierwszym stopniu, od kwasu węglowego na pierwszym stopniu dysocjacji. A zatem zachodzi taka reakcja, czyli dwutlenek węgla w wodzie wypiera nam fenol z fenolami. Nie zachodzi za to taka reakcja. Taka reakcja nie zachodzi. Na maturze w tym roku to było co prawda uznawane, ale żeby to wiedzieć, to potrzebujemy znać dane tablicowe, gdzie ich akurat podanych nie było. Natomiast taka reakcja zachodzi po prostu, jeżeli węglan sodu mamy i fenol, to wyprzemy
wyprzemy częściowo kwas węglowy, bo fenol jest mocniejszym od kwasu węglowego na drugim stopniu dysocjacji, więc otrzymamy fenolan sodu i wodorowęglan sodu. Taka reakcja zajdzie. Co jest ciekawe, to na przykład podstawniki typu grupy nitrowe znacznie zwiększają kwasowość fenoli i na przykład dinitrofenol, tu mamy akurat 2,4, jest kwasem mocniejszym od kwasu octowego. Jest porównywalny wręcz z kwasem mrówkowym, który ma pKa tylko nieco niższe, czyli jest kwasem nieco mocniejszym. Efekt tego jest taki, że o ile fenole nie wypierają, proszę zobaczyć, jeszcze wrócę do tej poprzedniej, o ile sam fenol, która to była kartka ta, o ile sam fenol nie wypiera CO2 z wodorowęglanów, o tyle już dinitrofenol, podobnie jak kwas mrówkowy czy kwas octowy, wyprze. I teraz, jeżeli do tego roztworu wodorowęglanu, tu mamy roztwór wodorowęglanu już przygotowany, to na dnie to jest nadmiar wodorowęglanu, dodamy sobie dinitrofenolu, tak? Ja to jeszcze podzielę może na dwie probówki, żeby to zobaczyć. Ok? Jeżeli ja do tej probówki wsypię troszkę dinitrofenolu, no to zaraz zobaczymy, że już zresztą chyba widać, że powoli zaczyna nam się wydzielać gaz. Widać, że się zbierają te pęcherzyki na górze. Z kolei, jeśli dodałbym tego naszego niepodstawionego fenolu, tak, no to tutaj się nic nie ma prawa dziać, bo w końcu CO2, byśmy próbowali odwrócić tę reakcję biegnącą samorzutnie, czyli tę z wyparciem przez CO2 fenol. Tutaj się akurat nic nie stanie. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeszcze znitrować też ten fenol. Akurat tu już sobie muszę przygotować świeższy roztwór, bo się chyba już cały skończył, czy jeszcze tu troszkę jest taka resztka. No dobra, ale w każdym razie możemy jeszcze ten fenol poddać nitrowaniu. Ja go rozpuszczę troszkę w wodzie, a robię to celowo, dlatego że grupa hydroksylowa jest bardzo silnie aktywującą pierścień, jedną z najsilniej. Fenol nie potrzebuje katalizatora, żeby ulegać nitrowaniu. Można go nitrować rozcieńczonym kwasem azotowym. Powinniśmy to zresztą zobaczyć, jeżeli ja tutaj dodam teraz kwasu azotowego, proszę, o, od razu jest zmiana barwy wskutek zachodzenia reakcji nitrowania, a przecież mamy tutaj kwas rozcieńczony. Przez chwilę było widać żółte zabarwienie, ale to oczywiście przez chwilę coś ten tlenek węgla nam tutaj nie domaga. Czyżby tu gdzieś była dziura? No zaraz się tym węgla jeszcze zajmiemy. Dorzucimy sobie trochę tego suchego lodu. Jak co, to go po prostu podgrzejemy. No, teraz to widać, że ruszył. Proszę sobie zobaczyć w obu probówkach intensywnie buzuje dwutlenek węgla, prawda, który tutaj wprowadzamy. I chwilę sobie zaczekamy, a ja jeszcze w tym samym czasie zrobię jedną rzecz, mianowicie reakcję z chlorkiem żelaza. Do tych reakcji oczywiście zaraz powrócimy. Chlorek żelaza tworzy kolorowe kompleksy z fenolami. No zobaczmy, tu już mam przygotowany roztwór fenolu, czyli benzenowy. Tak? Pojawia się takie fioletowo-granatowe zabarwienie. Tak? To jest reakcja dosyć charakterystyczna. Tutaj mam dinitrofenol, no jeszcze się cały nie zdążył rozpuścić. To żółte zabarwienie jest charakterystyczne, prawda, dla związków nitrowych. Nie daje zabarwienia z roztworem chlorku żelaza, takiego jakiego byśmy oczekiwali. Kwas salicylowy. Też on się w wodzie dosyć słabo rozpuszcza. Ja oczywiście użyłem tutaj troszkę go za dużo. O, proszę zobaczyć, też daje taki, no nawet bardziej fioletowy niż fenol. Tak?
Oczywiście ten kolor też może zależeć troszkę od stężenia, także nie zawsze to jest ten. Tutaj mamy pirogalol. O, pirogalol. Tu mam go w postaci takich dosyć ciekawych kryształków, specjalnie zresztą przekrystalizowany na potrzeby tego filmiku. Już się w wodzie prawie że rozpuścił. Dodamy roztworu chlorku żelaza i pojawia się zabarwienie czerwone, żeby było śmieszniej. No może nie takie idealnie czerwone, ale generalnie zdecydowanie nie jest to fiolet. Dalej mamy naftole i tutaj nas czeka raczej niespodzianka. On się co prawda nie za dobrze rozpuszcza, ja tu może dodam troszkę wody. Dodam wody, żebyśmy cokolwiek zobaczyli. I teraz proszę zobaczyć, też nie pojawia się zabarwienie, a za to pojawia się jeszcze coś innego. Tu mamy... Pojawiło się zmętnienie. Podobnie będzie, jeśli użyjemy... Tu mamy akurat 2 naftol. Miałem to zrobić co prawda najpierw, zacząć od tego 2 naftolu. OK. Nie pojawia się to zabarwienie. Czasami książki piszą, że się na moment pojawia, ale też możemy tutaj oczekiwać zaraz i zmętnienia. Odstawimy i zaraz moment, bo tu się nam coś przypkało. O, ale już idzie. Też tu zaraz pojawi się zmętnienie, zresztą już widać, że się coś zaczyna dziać. I jeszcze tu nam został kwas taninowy. Kwas taninowy, który jest dosyć szczególnym kwasem. Tak, proszę zobaczyć, jak to pięknie ciemnieje. O, takie czarno-granatowe zabarwienie. Co myśmy tu otrzymali? Atrament. To jest po prostu klasyczny atrament. Jeszcze jedną rzecz tutaj miałem zrobić. Tu mam mianowicie... O, trzeba wziąć czystą probówkę. Tu mam herbatę. Jak ktoś nie wierzy, to na dole są fusy. Mogę nawet pokazać, mogę nawet wypić, chociaż wolałbym nie pić ze zlewki. Zaparzyłem troszkę herbaty, tak? Zaparzyłem troszkę herbaty i dodajmy do niej roztworu chlorku żelaza. Również pojawia się ciemne zabarwienie. Dlaczego? Dlatego, że herbata zawiera też również różne taniny, garbniki, tak? Które po prostu pełnią te antyutleniające funkcje i tym podobne. Po prostu w herbacie również są fenole. Zresztą taki pirogalol też by można było z herbaty w porywach otrzymać. No dobrze. Co się jednak stało tutaj? Gdzie było to zmętnienie w przypadku naftoli? Wróćmy do tych naftoli. Mianowicie w naftolach dosyć podatna na utlenianie jest pozycja alfa, tak? A chlorek żelaza, oprócz tego, że jony żelaza są ligandem, to i jeszcze o, tutaj nam powoli zaczęło mętnieć. Niestety to dosyć długo trwa, to wypieranie, więc trzeba dosyć długo puszczać ten dwutlenek węgla. Tu się nam coś przypchało w tym drugim chyba, więc będę musiał... O! Nie może się przepchać. O! No dobra. W każdym razie, wracając do naszego naftolu. Ta pozycja jest podatna na utlenianie, a związki żelaza 3 są także utleniaczami. Niezbyt może silnymi, ale są utleniaczami. I zamiast dawać kompleks, tak jak tego oczekujemy, gdzie po prostu fenol kompleksuje nam ten jon żelaza, to otrzymujemy reakcję redox, w wyniku czego powstaje nam chlorek żelaza 2, powstaje taki binaftol, on się nazywa też binol, no i oczywiście środowisko nam się tam zakwasza. A co jeśli ta grupa, na przykład w takim alfa-naftolu, jest zablokowana? No to co wtedy? No to przecież mamy z drugiej strony jeszcze taką grupę, tak? Więc wtedy tutaj następuje utlenianie i otrzymujemy taki produkt, który jest izomerem tego tutaj, tak? Także nie wszystkie fenole reagują tak samo z chlorkiem żelaza, bo mogą też dawać reakcję redox, co akurat mieliśmy okazję zobaczyć. Momencik, ja tu jeszcze troszkę powalczę z tym CO2.
bo chcę, żebyśmy jednak to zobaczyli. Oczywiście do wytwarzania gazów w laboratorium kiedyś służyły aparaty Kitwa. Może pokażemy taki aparat Kitwa. Aparat Kitwa, tak, ale to jest duże. Trzeba tutaj byłoby wlać dużo kwasu, tak, wrzucić jakiś węglan wapnia albo jakiś inny węglan, który by nam generował ten dwutlenek węgla. No ale czasy się zmieniły, tak? Jeżeli gdzieś stoją jeszcze aparaty Kitwa, to raczej gdzieś jako ozdoba i się kurzą. No czego mamy akurat przykład. Więc to jest raczej zabytek techniki laboratoryjnej. Oczywiście moglibyśmy pobierać z butli, tak jak tutaj mamy, prawda, butle, akurat z argonem, ale no po co taszczyć, prawda, butle na potrzeby jednego filmiku, to ja sobie wolę użyć suchego lodu i wygenerować ten, no bo aparat Kitwa nie. Aparat Kitwa niech sobie raczej jest zabytkiem techniki, a tymczasem ja wolę generować, o! Proszę zobaczyć, wyparliśmy nafto z naftolanu sodu. Proszę zobaczyć, jak to pięknie zmętniało. Zobaczmy, co się dzieje tutaj, gdzie mamy fenol, czyli benzenol. No jeszcze może nie widać. Może to być kwestia stężenia, ale moment, bo coś już chyba jest. Są kropelki. Co prawda jest mała ilość, więc to słabo widać. I może ich nie zobaczymy, jak ja tym wstrząsnę, że jest kilka takich małych kropelek na dnie. Ale jakbyśmy jeszcze poczekali, to może byśmy zobaczyli. W każdym razie potwierdzenie tak czy siak mamy już też tutaj, że to wypieranie zaszło. Ja sobie może to tutaj przypcham i jeszcze spróbujemy poczekać z pół minuty, a jeśli się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Ja nie wiem, czy to widać, czy ten aparat to w ogóle obejmie, że prawda są te kropelki. Przynajmniej jedną tam widzę, taką większą. No dobra, to jeszcze zrobimy inaczej. Jeszcze zrobimy, ja to wyjmę i spróbuję nam koleżanka sfilmować dno, tak żeby ująć tę kropelkę, która tam się pojawiła. Bo jak ja tym wstrząsnę, może ją będzie widać, może nie. Nie widać, tak? No to trudno. W każdym razie ja ją tutaj widzę, ale to jest maleństwo. No gdybym użył bardziej może stężonego, to by to było widać lepiej. Tak czy siak, tu się udało. Także nie będę już przedłużał. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.